Marszałek, Wysoka Izbo, ja chciałem ten swój głos poświęcić sytuacji zwierząt domowych w Polsce i zwrócić się bezpośrednio do pana prezesa Kaczyńskiego, który jest sympatykiem kotów, sprzyja, dba o prawodawstwo służące kotom, ale panie prezesie, wokół pana w ostatnim czasie całe mnóstwo, cała chmara tłustych kotów, którzy zamiast mleka spijają śmietanę. Śmietanę z pieniędzy spółek Skarbu Państwa. Jest ich bardzo wiele, to są znajomi, dzieci, rodziny, mąż pani sekretarz Sejmu dzisiaj. Panie prezesie, z tym trzeba zrobić porządek. Jeśli pan nie jest w stanie, my zadeklarowaliśmy jako Koalicja Polska. Na początku lista 400 osób, które są do zwolnienia. Liczymy, że dzisiaj pan zdynamizuje działania panie temu pośle, służącym. Dziękuję. Panie pośle. Panie pośle, no takie radzę się zastanowić nad tym, co państwo mówicie. Radzę się zastanowić nad tym, co państwo mówicie. A pan, panie pośle, nadużył wniosku formalnego, który wnioskiem formalnym nie jest.